rado, zaproszeni goście. Otwieram 18. sesję Rady Gminy Koźwienicy 8. kadencji. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Panie i Panów Sołtysów oraz zaproszonych gości. Witam wójta gminy Koźwienicy, Pana Tomasza Topińskiego. Witam sekretarza gminy i tutaj zastępcę Pana wójta Franciszka Liczby. Witam skarb gminy, Pana Pana. Witam Radnego Rady Powiatu, Pana Krzysztofa Sasa. Witam Przewodniczącego Stowarzyszenia Gminnego Sołtysów, Pana Henryka Gryniana. Na podstawie obecności listy stwierdzam, że na 15 rady w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Przed przystąpieniem zasadniczych punktów porządku obrad proponuję powołać trzyosobową komisję uchwał i wniosków, która będzie śledzić tok obrad, rozważyć zasadność uwag, jak również przedstawi Wysokiej Radzie projektem celem uchwały i podjęcia. Proponuję, aby skład komisji uchwał wniosków weszli następujące radni. Jako przewodnicząca komisji uchwał wniosków pani Agnieszka Motyka, czy pani radna wyraża zgodę? Proszę. Dziękuję. I jako członkowie komisji pani Magdalena Poterała, czy pani radna wyraża zgodę? Proszę. Dziękuję. I pan Edward Tyka, czy pan radny wyraża zgodę? Proszę. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi lub inne propozycje do składu osobowego komisji uchwał wniosków? Nie widzę. Wysoka Rada poddaję pod głosowanie, aby wyżej wymienieni radni weszli w skład komisji uchwał wniosków. Kto z państwa jest za? Dziękuję. Uważam, że komisja została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad państwo radni otrzymali wraz z zamianą sesji, więc nie będziemy go przedstawiać. Czy ktoś z państwa rady ma uwagi lub inne propozycje do porządku obrad? Proszę pani wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszenie goście. Pod obrady dzisiejszej sesji chciałem wprowadzić trzy projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 340 położonej w Tyniowicach na rzecz gminy Koźwienice od Skarbu Państwa. Drugi projekt uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Koźwienice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2021. I trzeci projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Koźwienice umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie pierwszy projekt uchwały zgłoszony do porządku w sprawie upoważnienia wójta gminy Koźwienice do ciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2021. Kto z państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty do porządku obrad. Wysoka Rada poddaje drugi projekt zgłoszony przez pana wójta w sprawie niedopłatnego nabycia działki nr 340 położonej w Tyniowicach na rzecz gminy Koźwienice od Skarbu Państwa. Kto z państwa jest za przyjęciem do porządku obrad? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty do porządku obrad. I ostatni projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody. A teraz ta pierwsza właśnie jest. Dobrze, bo pan przewodniczący inną kolejność było. Teraz to stało, to samo, nie? Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Koźwienice umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt nr 7. Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Wysoka Rada poddaje cały porządek obrad pod... Jest to, co pierwsze głosowaliśmy. Można powtórzyć jeszcze. Zrobimy rozsądce, powtórzymy. Kto z państwa za? Dziękuję. Uważam, że został przyjęty.
Poddaję Wysoka cały porządek obrad ze zmianami w porządku. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Dziękuję. Uważam, że porządek został przyjęty. Proszę Pana Wójta Tomasza Kopińskiego o sprawozdanie z zakresu inwestycyjnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszenie gości. Kilka informacji wydarzeń, które miały miejsce między sesjami. Ostatnia sesja 30 listopada, także miesiąc czasu, dużo i niedużo, ale kilka rzeczy myślę, że ważnych jest do przekazania. Po pierwsze to, co nasi mieszkańcy się pytają i te telefony też my odbieramy w urzędzie, szczepienie przeciwko COVID. Wirusowi COVID. Jak Państwo wiecie albo nie wiecie, nasz ośrodek zdrowia nie będzie tych szczepień przeprowadzał. Do nas zwróciła się firma rzeszowska Medyk o udostępnienie pomieszczeń na takie szczepienia. Tutaj w porozumieniu z Panią Sołtys z Mokrej uznaliśmy, że WDK Mokra będzie najlepszym miejscem. No zaplecze to takie sanitarne, sala, ogrzewanie, no kilka rzeczy na to się złożyło, że wybraliśmy właśnie WDK Mokra. Formalnie, jeszcze to nie jest sformalizowane, taka informacja od nas o wyrażeniu zgody przeszła do firmy Medyk z Rzeszowa i czekamy jak gdyby na informację odwrotną, kiedy, co, jak. Myślę, że też informacje medialne będą odnośnie zapisów. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, my takich informacji nie posiadamy. Kolejna rzecz, która gdzieś też medialnie było dosyć głośno. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to pieniądze rządowe, które wspierają samorządy. Jak Państwo wiecie, pierwsza transza 6 miliardów złotych. Rząd przyjął algorytm. Według tego algorytmu w pierwszej transzy gmina Roźwienica uzyskała kwotę 500 000 złotych. Drugi nabór został ogłoszony. Kwota bardzo podobna, 6 miliardów złotych, przynajmniej początkowa. Z czego z tej informacji, które ja uzyskałem, 5 miliardów to są gminy, miliard to są powiaty. Nabór wniosków do końca września 2020 roku. Myśmy złożyli 5 wniosków, myślę, że 5 poprawnych wniosków, bo nie uzyskaliśmy żadnej informacji odwrotnej, że te wnioski były jakieś tam wadliwe. Dlatego też no, taką informację przekazuję. Niestety po rozstrzygnięciu żaden nasz wniosek nie uzyskał akceptacji. Tylko że taka informacja też się pojawiła w przestrzeni publicznej, że w pierwszym jak gdyby rozdaniu rozdysponowano kwotę 4 miliardy 350 tysięcy i zostało 1 650 do drugiego rozdania. Drugie rozdanie zostało też ogłoszone z terminem złożenia wniosków do 28 grudnia, co już nastąpiło, bo dzisiaj mamy 30. Myśmy złożyli w tym rozdaniu 2 wnioski. Dlaczego dwa? No bo dwa były takie równorzędne, to jest pierwsza zasada, kwotowo, bo to też nam na tym zależało, żeby nie jakiś tam mały wniosek z małymi pieniędzmi. A druga, że została ograniczona ilość wniosków do tylko 3. Także nie mogliśmy złożyć więcej jak 3, powtórzyć jak gdyby te 5 wniosków od początku. No i czekamy na rozstrzygnięcie. No taka informacja dla Państwa. Ja no, dzisiaj no, nic więcej pewnie powiedzieć już nie mogę. Trzecia rzecz, która jak gdyby już się troszkę zmaterializowała. Na komisjach mówiłem o sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego. Ta uchwała jest jak gdyby jeszcze przed nami, ale już mamy informację, że takie dofinansowanie do tej trasy no, nierentownej zostało przyznane przez wojewodę. Jest to kwota 108 tysięcy, z czego 10% ma stanowić wkład własny gminy, bo to jest taki wymóg programu i tego jak gdyby nie przeskoczymy. W ramach tego dofinansowania i tej umowy operator, przewoźnik, autobus ma przejechać 36 305 km i to się pokrywa jak gdyby z tą kwotą
dofinansowanie, bo po stronie rządu jest 3 zł. Jeżeli ta uchwała zostanie przyjęta, stosowna umowa zostanie przeze mnie podpisana z wojewodą i te pieniążki my później prawdopodobnie będziemy przekazywać przewoźnikowi. Rzecz kolejna, jak informowałem Państwa, złożyliśmy wnioski na place zabaw. To już też jak gdyby no, powoli kończy się sukcesem, bo została podpisana umowa na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. I myślę, że gdzieś tam bliżej wiosny te rzeczy będą się działy. To dotyczy placów zabaw na Woli Węgierskiej, Węgierce, Roźwienicy, Rudowicach i Woli Roźwienickiej. Kolejna rzecz, po wielu perypetiach w końcu udało się, co prawda jeszcze nie ma, bo też tak umowa przewidywała pozwolenia na budowę, ale wykonać projekt na WDK Wola Węgierska i firma no, praktycznie dotrzymała terminu i taki egzemplarz u nas w urzędzie jest i to też było ważne i to też był warunek jak gdyby, bo pierwsza transza pieniędzy pochodziła z Funduszu Sołeckiego Wsi Wola Węgierska i musi być przekazana jak gdyby w tym roku. To dla nas było to jak gdyby ważne, żeby po pierwsze rozliczyć fundusz i no, spełnić te założenia, które były na początku. Tutaj po części mówiłem gdzieś tam na początku o ustawie o zamówieniach publicznych. Tutaj rok 20, no różnie to bywało. Były jakieś tam między sołtysami głównie, a pracownikami urzędu jakieś tam zatargi, może nie zatargi, ale jakieś takie rzeczy niedograne, niedoinformowane. Bo ustawa o zamówieniach publicznych no, mówi dosyć twardo i my musimy tych przepisów przestrzegać. No, niektórzy sołtysi no, czasem z braku wiedzy, czasami z rozpędu gdzieś tam jakieś zamówienie złożyli, później był problem. Od 1 stycznia ustawa o zamówieniach publicznych jeszcze się zmienia i jeszcze jest bardziej rygorystyczna. Dlatego też dla pracowników urzędu szkolenie ma się odbyć gdzieś w okolicach 15 stycznia. Po tym terminie poprosimy przede wszystkim sołtysów, ale myślę, że chętnych radnych również do takiego spotkania informacyjnego. Można to nazwać pewnie szkoleniem, to też żeby wiedzieć, co można, czego nie można, żeby później nie wychodziły jakieś takie rzeczy, że no nie wiedziałem, czy coś tam takiego. No to też chciałbym, żeby jeżeli poprosimy sołtysów i radnych, żeby w tym szkoleniu, w tym spotkaniu informacyjnym wzięli po prostu udział. No będzie łatwiej i wam, i pewnie nam na końcu, jak będziemy realizować już później na przykład wydatki Funduszu Sołeckiego, gdzie jak gdyby ta decyzyjność leży po waszej stronie, aczkolwiek musi to przejść przez urząd i musimy tu się stosować ściśle do ustawy o zamówieniach publicznych i tutaj tego jak gdyby nie zmienimy i to tak musi po prostu być. Dlatego też moja prośba, żeby w tym spotkaniu wziąć udział. Ja w sumie tyle, może krótko, też zastanawiałem się, czy tutaj głębiej wchodzić w cały rok 20, ale uznałem, że nie, bo większość tych informacji, znaczy wszystkie informacje zostały przekazane na bieżąco. Też tych informacji drugi raz powielamy w naszym biuletynie gminnym, także że uznałem, że no, pewnie trzeba było z godzinę mówić kolejną o tych sprawach, także myślę, że to wszystko doskonale o tym wiecie. Ja dziękuję Panie Przewodniczący. Dziękuję Panu Wójtowi za sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Proszę, jak są jakieś pytania, to proszę pytać. Nie widzę. Proszę przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy o przedstawienie sprawozdań działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Pan Jacek Zygmunt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Roźwienica sporządzony w dniu 29 grudnia 2020 roku. W posiedzeniu komisji udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności, jak również zaproszeni goście, pan wójt gminy Tomasz Kotliński. Tematem posiedzenia komisji było omówienie projektu uchwał na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Po szczegółowym omówieniu i dyskusji przedłożonych projektów uchwał komisja nie wnosi żadnych uwag i opiniuje je pozytywnie.
Na komisji omówiono również bieżące sprawy gminy. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Pani Agnieszka Motyka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Proszę bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Pani Bożena była komisja. Pani Nina Kasińczyska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa. Proszę bardzo. Dziękuję. Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Rozwinica w dniu 28.12.2020 rok. Komisja w składzie według załączonej listy obecności. Zaproszeni goście, wójt gminy pan Tomasz Kotliński. Tematem posiedzenia projekty uchwał na 18. sesję Rady Gminy Rozwienica. Wszystkie przygotowane na posiedzenie projekty uchwał przedstawił i mówił wójt gminy pan Tomasz Kotliński. Udzielił również szczegółowy wyjaśnień i odpowiedzi na pytania poszczególnych członków komisji. Wobec powyższego komisja nie wnosi żadnych uwag i jednomyślnie popiera przedstawione projekty. W dalszej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad bieżącymi sprawami gminy. Na tym posiedzeniu zakończono, protokół podpisano. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Przestrzegania Prawa. Czy są jakieś pytania do tego pytania? Nie widzę. Pan Dariusz Rajacki, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej. Proszę bardzo. Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Rozwinica sporządzony w dniu 29.12.2020. Komisji udzielili członkowie Komisji zgodnie z złożoną listą obecności stanowiącą się do niższego protokołu, jak również zaproszenie gości pan Tomasz Kudziński, wójt gminy. Tematem posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej było omówienie projektu uchwały na 18. sesję Rady Gminy Rozwinica. Komisja po analizie pozytywnie zapewniła projekt. Na ten protokół zakończono. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Nie widzę. Proszę przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o przedstawienie pierwszego projektu uchwały. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję wam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosku o przeczytanie kolejnego projektu uchwały. Dziękuję pani przewodniczącej komisji. Czy ktoś chciałby zabrać państwa głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie ten projekt uchwały. Kto z państwa za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę przewodniczącą Komisję Uchwał Wniosku o przeczytanie kolejnego projektu uchwały. Dziękuję pani przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o przeczytanie kolejnego projektu uchwały. Thank you.
Dziękuję Panie Przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję Wam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę Przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o przeczytanie kolejnego projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie wyżej wymieniony projekt. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uchwalam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę Przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o czytanie kolejnego projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę Przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o czytanie kolejnego projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Uważam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Proszę Pani Przewodniczącą Komisji Uchwał Wniosków o czytanie kolejnego, ostatniego projektu uchwały. Dziękuję Pani Przewodniczącej Komisji Uchwał Wniosków. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Wysoka Rada poddaje pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję Wam, że projekt został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad Państwu praktycznie wyczerpali. Zostały zapytania i wolne wnioski. Jak są jakieś pytania, to się pytam. Nie widzę. W takim razie życzymy Panu sesję. W związku z wyczerpaniem porządku do dzisiejszej sesji, Wysoka Rado, zamykam obrady 18 sesji Rady Gminy Woźwinicy 8 kadencji. Serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej sesji. 18 sesję Rady Gminy uważam za zamkniętą. Dziękuję.